Mieszkańcy gminy Łuków i nie tylko mogą już korzystać z nowej ścieżki edukacyjnej, która powstała właśnie na terenie Leśnego Zespołu Edukacyjno-Rekreacyjnego Ammonit w Klimkach. Mamy tutaj zwierzęta w naturalnych rzemiarach, wykonane z żywic epoksydowych, a więc odporne na działanie środków atmosferycznych. Mamy tablice informacyjne, gdzie będzie można poczytać sobie o tych zwierzątkach. Mamy ławeczki, mamy monitoring, mamy oświetlenie, no i ścieżkę, po której można spacerować. Ścieżka nie do spacerowania w szpilkach, tylko w butach takich, powiedzmy, troszeczkę lepszych, przystosowanych do trudniejszej nawierzchni, bo nie jest to asfaltowa, kostkowa ścieżka, tylko taka w miarę naturalna z kruszywa łamanego. Ta operacja, czyli Ammonit 2 w skrócie o nazwę, została zrealizowana za kwotę 430 tysięcy złotych. Z tego 160 tysięcy wydaliśmy z budżetu gminy, natomiast 270 tysięcy pochodziło ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, a w zasadzie pozyskaliśmy je za pośrednictwem lokalnej grupy działania Razem ku lepszej przyszłości. Władze gminy mają już kolejne pomysły na zagospodarowanie tego terenu. Gdy obserwuję to, co zostało zrobione, to dochodzę do jednego wniosku, że to wszystko jest mało. Na tak dużej powierzchni chcielibyśmy w przyszłości zagospodarowywać ten Ammonit 2 jeszcze dalej. Edukacja edukacją, no ale sam Ammonit to też edukacja, ten pierwszy, edukacja geologiczna, nazwijmy to, o przyrodzie nieożywionej, natomiast ten Ammonit 2 to przyroda ożywiona, zwierzęta naszych lasów, no ale do tego jeszcze chcielibyśmy dołożyć jakieś elementy rekreacyjno-zabawowe. Dzieci oczywiście, mam nadzieję, że chłoną wiedzę i będą czytać te tablice i fotografować się i przyglądać się tym zwierzątkom, no ale do tego chcieliby się jeszcze pobawić. I naszym planem i marzeniem takim, oczywiście w miarę dostępnych środków, bo wiadomo, że z własnych środków tego realizować nie będziemy. Mam nadzieję, że kolejna perspektywa finansowa pozwoli nam na zakup, montaż tutaj urządzeń zabawowych. Mamy pomysłów kilkadziesiąt, które są już skatalogowane, zdjęcia. Będziemy szukać, docierać do wykonawców tych fantastycznych zabawek. No i w przyszłości chcielibyśmy te ciekawe rozwiązania tutaj zastosować. Wypełnić hektar lasu ciekawymi zabawkami na pewno nie będzie łatwo, ale myślę, że życie będzie nam pokazywać, w którym kierunku powinniśmy iść. Odwiedzający najmłodsi mieszkańcy gminy Łuków, a także nie tylko gminy Łuków, też będą nam, mam nadzieję, podpowiadać, jak ten teren fantastycznie zagospodarować. Łącznie cała ta powierzchnia to jest 1,7 hektara przeznaczone dla dzieci w celach edukacyjnych i rekreacyjnych. Nowa ścieżka edukacyjna jest już dostępna dla wszystkich chętnych.